Siemaneczko, z tej strony Sullivan, a oto poradnik, jak zagrać w Crysis Multiplayer, czyli jak pobrać i krok po kroku zamierzam Wam to wytłumaczyć w tym oto krótkim filmiku. Po pierwsze jestem troszeczkę zbulwersowany. Dlaczego? Dlatego, że krok po kroku macie napisane to wszystko pod moimi filmami. Krok po kroku. Więc na początku wchodzimy na stronę krympi.net. Pobieracie tam moda. Wciskacie Play Now. Pobieracie klienta, którego trzeba pobrać, wybierając miejsce, gdzie wasz Crazy, czy to wersja Steamowa, Originowa, czy nawet Crack, czy też wersja oryginalna z płyty. Wybieracie, gdzie jest zainstalowana i ten mod się po prostu pobiera i na waszym pulpicie pojawia się ikonka Crazy's Multiplayer. Uruchamiacie tą ikonkę. Pojawia się takie malutkie okienko, wybieracie play. Voila i gotowe, możecie grać sobie w Crysisa ile wlezie. A oto jak wygląda to w pigułce, wchodzicie sobie na profil, tworzycie sobie tutaj profil, nazywacie się jakkolwiek chcecie. Zapisujecie profil, wchodzicie na tryb wielosypowy, gra w internecie, nic więcej i voila, wchodzicie na Toxic City i się naparzacie ze mną. Do widzenia, mam nadzieję, że pomogłem.